Cześć kochani, dzisiaj przygotowałam dla Was tutorial, który jest bardziej makijażowy niż charakteryzatorski. W tamtym roku robiliśmy takiego wampira, który był bardziej demoniczny, straszny, więc w tym roku pomyślałam, że podejdę do tematu bardziej lajtowo. Mam nadzieję, że makijaż Wam się spodoba i przyda Wam się na Halloween. Także nie przedłużajmy, zapraszam na tutorial.